No i okej, no Audi jak Audi, no. Wsiadasz i czujesz się jak u starego, dobrego znajomego. No. Ale to się nam w życiu nie zwróci, no. No właśnie, no. No to jak już chcemy jeździć na prądzie, no to kupmy sobie samochód elektryczny. Jak nie chcemy jeździć na prądzie, to kupmy sobie zwykłą hybrydę. Guten Tag. Teutońskie auto. Forschung durch Technik. Tak, to właśnie, to tak, właśnie. To jest właśnie to. Audi. Przewaga dzięki technice. Audi, dawniej Horch. No, a nie? Horch też. No, no tak, Horch. Horch. Tak, to Auto był... Union potem, no. Audi, no. Długa historia jest tej niemieckiej marki. Burzliwa czasami. Burzliwa, tak. ale też imponująca. Ale stała się częścią grupy Volkswagena. No tak, tak. Dlatego to jest popularny samochód. Popularny samochód, który dzieli geny z kilkoma innymi popularnymi samochodami. Tak. Najbardziej marek niemiecki. Dlaczego mówię teraz, że to jest popularny samochód? Od razu zdradzę, bo to jest hybryda plug-in. To jest popularny samochód. No tak, no teraz hybrydy się sprzedają. Już gorzej się sprzedają hybrydy. No. Plug-in się gorzej sprzedają. Ale nie, chciałem coś innego. Patrzysz, co nie, czy nie, o tej godzinie się co tam piszą. Hybryda plug-in i teraz tak, bo ta hybryda plug-in może być w Audi A3. No. Może być też w Golfie. No to, bo to wspólne geny trochę. No i już zdradziłem tobie, więc jak zadam pytanie, co jest droższe, Audi A3 czy Volkswagen Golf, to będziesz wiedział. No oczywiście, że takie czasy są, że premium jakoś wychodzi taniej. No dlaczego tak jest? No właśnie nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, ale jest tańszy. W sensie, że mogę mieć ten sam układ napędowy, tak. Ale jak chcę być skromniejszy, nie to denerwować możesz... sąsiadów aż tak bardzo, to mogę sobie wybrać Volkswagena i za luksus nie denerwowania sąsiadów. Tak. Muszę zapłacić więcej niż za przyjemność posiadania Audi. Tak. To niemożliwe. Znaczy, wiesz, źle sprawdziłeś cennika. Może jedni podwyższyli już ceny, a drudzy nie zdążyli zaktualizować. Nie, najlepsze jest to... znaczy to jest dziwne, bo sprawdzałem. Dziwny jest ten świat. Dziwny jest ten świat, bo okazuje się, że nawet podstawowe Audi jest tańsze niż podstawowy Golf. No, ale przecież to jest premium. I zawsze te Audi były droższe, bo miały takie lepsze wnętrza. Tylko właśnie, mechanika to tam w zasadzie... Tak, tylko jak porównałem inne marki, to okazało się, że dożyliśmy takich czasów, że marki, które były premium, są cały czas premium. Te, które nie były premium... Chcą być premium. Chcą być premium i są droższe niż marki premium. No bo wiesz, bo najlepszym sposobem, żeby szybko wejść w segment premium, jest podwyższenie ceny. Najlepszym sposobem na to w czasach gospodarki niedoboru, a taka podobno obecnie jest, nie cały czas brakuje samochodów, tak. Cały czas brakuje, można sprzedać mniej, a zarobić więcej. No i wtedy się sprzedaje to premium. No i dokładnie tak. No, tutaj proszę, Audi A3 Sportback S-Line. No i teraz najlepsze, 4.5 TFSI-E. 4.5 TFSI, 45 TFSI. No kiedyś to by był potwór, no. 4,5 litra. No a teraz to? Ile to ma? A teraz to ma 1,5, no przecież, no ile może no mieć. No i wystarczy, jak dobrze doładowane, to po co komu więcej? No i przez to, że moc maksymalna całego systemu. Systemowa moc. No. 245 koni mechanicznych. No panie, to kiedyś to Audi z S, a nie tylko ze S-Line'em. Moment obrotowy 400, mamy tutaj silnik elektryczny i to jest fajne, bo ten silnik elektryczny za mocny nie jest, ale nawet jak się pomaga. Jedzie w samym prądzie, to jest się szybszym od większości samochodów. Wczoraj sprawdziłem, ile uda się przejechać ciągiem do rozładowania. Na bateryjkach. Na bateryjkach, bez włączania silnika w ogóle. No, 50 km. No taka średnia niestety dla... Przyzwoicie. Prędkość, przyspieszenie do setki 6,8 sekundy, Vmax 232. Przyspieszenie 230, tak! I teraz uwaga i to, co najbardziej powinno Cię zainteresować. Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym. No 1,5 będzie pewnie, a nie, bo teraz... Mniej. No 0,8. 1,3 litra. Zasadniczo to jest taka informacja, która pokazuje, że jednak coś w tych cyklach pomiarowych trzeba zmienić. Gdyż albowiem sam wiesz, że w większości przypadków jest to nierealne, chyba że podróżujemy na bardzo krótkich trasach. I ładujemy. Albo wiosną, albo jesienią i nie trzeba za bardzo grzać, albo za bardzo chłodzić. Grzeje prąd, także spokojnie. Grzeje prąd, ale tego prądu wtedy ubywa i tak dalej. No wiesz, no...
sam rozumiesz. Także te takie zużycia w okolicach litra w hybrydach plug-in. Potem, znaczy, jest osiągalne, jeśli zachowamy higienę ładowania. Tak. Aktualnie higienę podróży samochodem elektrycznym. Czyli postoje. Tak. Jeśli chodzi o hybrydy plug-in, to sam wiesz, że ostatnio było kilka różnych badań i zestawień i tak dalej. Na przykład różne floty analizowały te samochody u siebie. Floty analizują pod kątem tego, ile rzeczywiście z kart paliwowych jest pobierane paliwa na te samochody. Ile się da. No właśnie. I się okazuje, że użytkownicy, którzy dostają takie auta w użytkowanie i niekoniecznie są zmuszani do tego, żeby je ładować, nie ładują. Ja właśnie teraz czułem się niezmuszony do tego, żeby nie ładować. Znaczy, żeby ładować. Naładowałem raz. Wczoraj, jak przyjechałem do firmy. No i? No dzisiaj znowu go chyba na chwilę podłączyłem. No na chwilę podłączyłem tam. Dobra. Bez ładowania ile pali? To jest skomplikowane. No. Bo to zależy. No to jak zawsze. To zależy od tego, kto, gdzie, jak. Jaką masz nogę. No właśnie, i gdzie tak. Jedziesz, no. Czy po mieście, zasadniczo wygląda to tak, że potrafi spalić i 4 litry na 100 km. Ale jak wczoraj pożyczyłem auto koledze z redakcji, młodemu, dynamicznemu. 40-parolatkowi, tak. To nagle zużycie paliwa moje średnie z tygodnia skoczyło z 5,5. No bo on zobaczył S-Line. Z 5,5 do 6,5. Kawałek się przejechał, no. No kawałek. Ale średnio zepsuł. No. No dobrze, otworzyłem ten dykielek nie bez powodu, bo już widzę pierwszy mankament tego samochodu. No co? Co to jest? No to jak to, co to jest? To jest hybryda plug-in, no przecież. To jest hybryda plug-in. A jakie to jest gniazdo? Tu jest gniazdo typ 2, jednofazowe. Ładuje się jedną, no właśnie. Ładuje się jedną tutaj fazą z mocą 3,6 kW. No właśnie, a są już hybrydy plug-in, które mają CCS-a i można je ładować szybko, jest ich niewiele. Ale a tutaj CCS jest bez sensu. No. Okay, mamy 13 kWh pojemności albo akumulatora, to po co ten CCS? No? No wystarczyłaby zwykła trójfazowa, 11-kW, wtedy byłoby super, godzinka i jedziemy. No tak, ale wtedy, tak, wtedy podłączamy trzeba by było, się? Tak, wtedy trzeba by było więcej zainwestować w te wszystkie systemy dbające o dobrostan baterii, bo takie szybkie ładowanie. No to wtedy trzeba byłoby jeszcze założyć dodatkowy system chłodzenia. Tak. Poza tym umówmy się. Nikt nie kupuje hybrydy żeby ją ładować. No, no nie przesadzajmy, niektórzy tak robią. Niektórzy tak robią, ale dożyliśmy takich czasów, że jak chcemy kupić najmocniejszą wersję jakiegoś samochodu. To hybryda plug-in to musi być. To musi to być hybryda plug-in. Akurat nie w tym modelu, ale... W tym modelu nie, bo w tym modelu na szczęście mamy Audi RS3. To takie wygląda podobnie. Wygląda podobnie, ale ma pod maską 5 cylindrów w rzędzie. I się odpycha inaczej. No ale no, jeśli ktoś nie chce Ale Audi, wygląda podobnie. Jeśli ktoś nie chce Audi... No nie, no tam to masz wloty, tu... No dobra, ale tutaj nakładki. Też masz takie spoilery. Tutaj ogóle... jest tak dyskretnie. No. Oj, bez przesady. I najlepsze jest to, że to kosztuje bazowo 181 700 zł. Słuchaj, 181 tysięcy złotych, jak na auto kompaktowe. To co? To dużo. To nie jest mało. Wiem. Ale z drugiej strony, jeśli myślicie, że na przykład francuskie auta są dobre, bo są niedrogie i dobre. Na przykład taki Peugeot 308. W hybrydzie plug-in. W hybrydzie plug-in. To 200 tysięcy. No, to jest tańsze od Peugeota. A i będzie miało 180 koni tylko. No dobrze, może myśleć 225, no, ale tak czy inaczej będzie słabsze. Co to się porobiło? A z drugiej strony, zobacz, już doszliśmy do tego momentu, gdzie samochód w pełni elektryczny kosztuje, znaczy jak tutaj dorzucimy wyposażenie, 226 450 zł. Tesla Model 3. Tesla Model 3. No, się porobiło. Właśnie. I w końcu ceny samochodów z silnikami spalinowymi dorównały do samochodów. Nie, żeby samochody elektryczne jakoś strasznie potaniały, ale ceny samochodów spalinowych dogoniły. Nie wiem, czy znaczy, wiesz, tak, ten... znaczy podsumowując, bo zaraz okaże się, że nie jedziemy tym samochodem, podsumowując... Jedźmy, ja się chcę przyjechać. Ale podsumowując to tak... No nie podsumowujmy. Jakbym tak na co dzień w tym pieniądzu... Kurde, wiesz, żebym wziął Teslę. Właśnie, no. O. No, to wsiadłem i mam mieszane odczucia. Nie wiem dlaczego. Mieszane estetyczne odczucia. Bo strasznie tu plastikowo. O. Kiedyś Audi było takie mięsiste. Dobra, ale są przeszycia. No są przeszycia takie na okrętkę zrobione. Kto to widział w ogóle, żeby plastik przeszywać? Ten plastik to nie wygląda jak żadne aluminium, aluminium. Bo to nie jest aluminium, to jest piano black. Nie, to mówię. A to jest plastik, no przecież. No i wygląda jak plastik, a w Audi plastik... No i wygląda jak plastik i jest to plastik, no.
No to o co masz pretensje? No dobra, no? Jakby okay. Wyglądało jak amelinium. Ale patrz, wygląda jakby miało skrzypieć, a nie skrzypi. I no? Wygląda jakby było takie plastikowe, no, delikatne. Zbawisz się, jest... kurde, w szarpaniu. Nie, no, czeszczy, czeszczy. No właśnie, nie czeszczy. Nie czeszczy, no. Ale wygląda jakby miało czeszczeć. A jest zimno, to mogłoby czeszczeć. O, proszę. Taką samą taki sam selektor wyboru trybu jazdy masz w Porsche. No dobrze, no i co z tego? No ty możesz poczuć się jak Porsche, no. No mogę, no. Ale nie czuję się. Trochę dla mnie za plastikowo, ten nowy design... No, średnie zużycie 425,7 na 100. Całkiem przyzwoity wynik jak na hybrydę plug-in, chciałem zauważyć, której się nie ładowało. No właśnie, jak taki typowy użytkownik, zamiast zejść do tego litra na 100. Wiesz co? Ale to jest trudne, zobacz, bo ona ma na ile? Na 50 km. Na 50 km, tak. No to co chwila trzeba podłączyć. Co chwilę trzeba podłączyć na 4 godziny, żeby się naładowało. Innej opcji nie ma. Bo 4 godziny... Toczy się cichutko, bo w prądzie. Toczy się cicho, bo w prądzie, tak. Odpycha się całkiem przyzwoicie. Wiesz co? Zawieszenie... Nie jest złe. Nie, no jest, powiedziałbym, że wręcz komfortowe. Niestety, powiem tak, przed tym autem jeździłem Audi, czekaj, żebym teraz nie pomylił się w nazwie, bo... Jakie to wszystko jest teraz skomplikowane, te gamy są takie rozbudowane. Jeździłem Audi RS e-tronem GT, czy jakoś tak to się nazywa, no. Kurde. Bo to głupia nazwa strasznie, taka długa. Czy e-tron GTRS, czy RS e-tron GT? Nie, tym sportowym oni elektrycznym. Sami nie wiedzą. Tym sportowym elektrycznym. Oni mają, tak wiesz, specjalistów od produktu konkretnego, żeby on znał przynajmniej nazwę. I tam była, no, tam była pneumatyka. No. No i zjeżdżałem do garażu pod salonem Audi. I zjechałem sobie. Po nogach, przejechałem, zjechałem, zaparkowałem, super. I potem wyjeżdżałem tym pojazdem z tego garażu. Okazało się, że tam są garby. A okazało się, że tam jest ta kostka taka ułożona, no. Żeby nie było ślisko, jak pada śnieg. No. No jak wjeżdżałem e-tronem, to nie było tego czuć. A jak wyjeżdżałem tym, to był... Wiążesz ty w mordę, co tu jest na tym podjeździe. No kostka. Tam tym nie było czuć, no. Także z tym komfortem, znaczy jest fajnie precyzyjnie, to jest super, bo w tym samochodzie się dobrze siedzi. Mamy fajne, takie trochę sportowe fotele, ale bez przesady sportowe. Nie no, że to jest taka fajna sportowość, bo to są fotele, które nie są ciasne, a z drugiej strony trzymają, więc tak. No. Fotele aprobuję, fotele spoko, deska mi się podoba średnio, bo nie ma tego touchu premium, co to wcześniej było w Audi. O, to jest zwykłe Audi A3, no. No, co ty chcesz, no. To nie premium. Może być premium. To ale kierownica jest premium. To weź Golfa, no i będziesz miał premium, no. No właśnie nie. No jak nie? Jest droższy, będzie premium. Albo Peugeot 308 jest jeszcze droższy. No. I w Peugeot jest więcej ekranów. Bardzo ładna kierownica. Bardzo ładna kierownica, bardzo ładne zegary, których za bardzo nie można zmieniać. Znaczy zegary wyświetlacz. Nie można zmieniać? Znaczy nie, no masz tylko dwa widoki. Aha, nie, no to ten jest brzydki. No. No ale przynajmniej widzę, jak tam z baterią, tak od razu na pierwszy rzut oka. Jakiś ogólnie ten sam samochód jest całkiem fajny, no. Byłeś tym w jakiejś trasie? Byłem. I co? No i okej, no Audi jak Audi, no. Wsiadasz i czujesz się jak u starego, dobrego znajomego. No, wszystko jest na swoim miejscu. Nie, no to jest przesady. Pozmieniało, no. Ale trochę się pozmieniało, ale wszystko jest na swoim miejscu. Tu mamy klimatyzację przyciskami. No i to lubię. No, tu za mamy to szanuję. Wybory no właśnie, trybu jazdy przyciskami. Rozumiem, no. Że teraz do tego stylu wrócimy w elektrycznych Volkswagenach. Mam nadzieję. No tak, no teraz te po liftingu mają mieć właśnie... Przyciskami, no po prostu. Przycisk do temperatury, przycisk do tego on, bardzo off. Dobrze, bardzo super, dobrze. Proste. Nie ma tego durnego paska tutaj, co to Volkswagenowa tych masz ostatnio... na kierownicy przyciski, które całkiem dobrze działają. No i po co więcej? Wiesz co, bardzo, bardzo przyzwoite taki zawieszenie. Przyzwoity, jak na... taki zwykły, kompakt. Nic nie udawający samochód. No. Jak nie udaje? Jak nie? Udaje sportowy, bo jest S-line. No i co z tego, że, no, że ma 240... I ma jeszcze kolorek taki. Ma 240 koni, to nic nie ale udaje. Ale 240 koni takie przez chwilę i tak wiesz, no umówmy się. No. Przez chwilę nie, przez chwilę 6,8 do setki. Parę lat temu to super... Ja wiem, hot hatche... To hot hatche miały więcej, no. 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 6,8, tak? 6,8. No. No. 6,8. No. I fajne jest to, że na przykład fotel kierowcy jest elektryczną regulacją. A fotel pasażera nie. Już niekoniecznie. No bo to jest taki samochód, w którym widać już takie pewne zarządzanie właśnie gospodarką niedoboru.
No, no. Pewne rzeczy mogą być, a pewnych rzeczy, które do tej pory były oczywiste, nie ma. Zauważyłem, że nie ma czegoś, co jest teraz w większości nowych aut oczywiste, a jest głupie. Pod niektórymi względami, czyli na przykład lusterka się nie składają, jak go zamykam, nie? Nie składają się lusterka, jak go zamykasz, bo tutaj się w ogóle nie składają lusterka, nie ma opcji złożenia lusterek. I z jednej strony to może troszeczkę przeszkadza, bo on zajmuje więcej miejsca i w ogóle, ale z drugiej strony to ma to też swoje plusy. Bo już nie wiem, czy wiesz, ale te lusterka, co to od kilku lat są notorycznie właśnie takie zamykane, otwierane i tak dalej. No to dalej. One potem luzują się. Luzują się, wibrują, a potem jak ludzie muszą to wymieniać, bo się rozsypie, to się nagle okazuje, że te lusterka to nie są. A to nie są tanie rzeczy, takie lusterka, to się tak składa. To wiesz, to 1000 euro też może kosztować takie lusterka. A tutaj po prostu wiesz, no to zatrzask, tego nie ma. rozkładasz i jest, i już, no. No. Po co ma się składać lusterko? No? Tak. To nie jest. Pamiętasz, jeździliśmy kiedyś takim jakimś szwedzkim samochodem marki premium. Że z Szwecji. I ono nie wiedziało, to lusterko, czy ono się chce zamknąć, czy otworzyć. A pamiętam. Otwierało, zamykało, to upierdliwe było. No. Albo rozładowywało akumulator, bo ono się próbowało zamknąć, po zamknięciu samochodu nie wychodziło. Tak. Same minusy, a tutaj nie ma czegoś, to się nie zepsuje. Znaczy, cena samochodu jest jaka jest, no niestety. No. Słuchaj, no, za cenę, te same pieniądze. Powiedziałbym, że jest wysoka, ale z drugiej strony wszystko jest relatywne. No konkurenci nie są tańsi i nie są Audi. Konkurenci nie są tańsi i nie są Audi. Peugeot będzie droższy, Opel będzie droższy. Nie, mów mi, że Opel. No, taka, jak, Opel ta francuska marka taka, tak? No jak nie, jak tak, no. Mówimy teraz o hybrydach plug-in. No. No. Mówimy o hybrydach plug-in. A jak mówimy o hybrydach plug-in, to już nawet... Czyli mamy taką namiastkę samochodu elektrycznego, chociaż teraz już w cenie zbliżonej do ceny samochodu... W cenie zbliżonej do samochodu elektrycznego. Ile to ma zasięgu, tak jak się naładuje i zatankuje? To ma zasięgu 550-600 km. Znaczy z jednego prostego powodu, no. Bo żeby hybryda plug-in dobrze wypadła w cyklu pomiarowym WLTP... To nie może mieć za dużych. To nie może mieć za dużego zbiornika paliwa. No tak. Bo zużycie w cyklu WLTP w przypadku hybrydy plug-in no. Mierzy się przez jakiś dziwny iloczyn, tudzież iloraz. Formułę jakąś. Znaczy. Jakiś dziwny wzór, algorytm, tak, przeliczający. Ja wiem, tam coś jest. Takiego. Zasięg na trybie, w trybie elektrycznym do zasięgu w trybie spalinowym, wyciągają średnią i potem... I dlatego hybrydy plug-in mają mniejszy zbiornik paliwa, no żeby... No żeby tak! Żeby no. Homologacyjnie wyszło. Gdzie my jesteśmy? Tu, a, bo tu ambasada amerykańska teraz i to w ogóle, i to zasięgi. Może co nie da się w tym... Są takie dni, że nic nie działa. No i to jest taki dzień, no. Ale słychać, tryb elektryczny... Nie, tryb elektryczny. Ten tryb elektryczny jest zaskakujący, bo ten silnik elektryczny w tym samochodzie nie jest jakiś mocny specjalnie, ale on jest w zupełności wystarczający do tego, żeby jak się rusza na światłach, to ruszyć pierwszym. No, zawsze coś. No tak sportowo wyglądające auto. No nie ma wstydu. Tak kusi tych innych. Ścigać się chcą? Tak, chcą. Niestety takie auta mają też to do siebie, że wiesz, jak panowie zatrzymują, to jesteś pierwszym podejrzanym czasami. Proszę. Audi BMW. 181 kosztuje Audi w podstawie. No, no, no. A Astra Elegance, znaczy Elegance, no, chyba że chciałbyś wziąć taką GS Line, żeby wyglądała też trochę bardziej sportowo, no, no nie? No, nie, no to chciałbym Astra, to tylko GS Line. No. Nie, nie ma. A i to jest dobre, bo GS nie jest dostępny, a nie jest dostępny w hybrydzie plug-in, proszę bardzo. 182 500 zł. 181 700 zł. Nie rozumiem, ale znaczy, akceptuję. Znaczy ja też tego nie rozumiem, bo to mnie tak zaskoczyło. Ale na szczęście nie ma przymusu, żeby jeździć Oplem. Tak, nie ma przymusu. Żeby jeździć Oplem, zdążyliśmy. Udało się. Udało się. Słuchaj, wnętrze jest ciekawe, ale mi się nie podoba.
Samochód jeździ poprawnie. No. Taki kompaktowy samochód. Absolutnie samochód do jazdy na co dzień. Absolutnie poprawnie jeżdżący samochód. Znaczy, nie, spróbuj jedną rzecz, ale to tak delikatnie ruszaj, to będziesz czuł, jak nie wiadomo, jak ten silnik nie wie, co ma zrobić, a właściwie silnik skrzynia. Czy on chce na prądzie, czy chce nie na prądzie i tak ruszasz i tak do tyłu bardziej to czuć. Tak waha się, na czym tu by pojechać. No. Poza tym, okej. Ale waha się, a potem podejmuje właściwą decyzję. Tak, jedzie tam, gdzie chcemy. Tak. No dobra, no. Słuchaj, to jest tak naprawdę, moim zdaniem jednak, mimo że ten rodzaj napędu ma duże zalety, czyli po mieście powiedzmy, że jedziemy, możemy ale tak, oczywiście, zgadzam jeśli się. Jeśli będziemy ładowali. Jeśli chcemy, ale to się nam w życiu nie zwróci. No właśnie. Jak już chcemy elektryka, kupmy tego elektryka. Szczególnie w kraju, w którym taki samochód nie ma żadnych przywilejów. No niestety nie ma. Więc tak, jak chcemy w prądzie, to, A to już dochodzimy powoli do takiego momentu, że za taką cenę da się kupić samochód elektryczny. Pełni elektryczny. Znaczy da się, no. Meganka, Tesla. Nie no, za 200 tysięcy da się kupić tą parę samochodów elektrycznych, które będą równie praktyczne. Się i na co dzień będą równie przyjemne. Ale tak czy inaczej, bardzo poprawny samochód. Bardzo poprawny samochód, ale nie w hybrydzie plug-in. No, no to wiesz już, co? Znaczy nie, no bo to już kosztuje tyle, co samochód elektryczny. No to no właśnie, no. No to różnica w cenie pomiędzy spalinowym a hybrydą plug-in będzie zwracać się, jeśli będziemy jeździć tylko na prądzie bardzo długo. No. No to jak już chcemy jeździć na prądzie, no to kupmy sobie samochód elektryczny. A jak nie chcemy jeździć na prądzie, to kupmy sobie zwykłą hybrydę i już, no. Rozsądne. No, rozsądne, tak. U nas tylko dobre rady. No. Wyłącznie. Wyłącznie. Żartu żadnego nie było. Nie, był na początku jakiś. Żartowaliśmy sobie z nazwy, ale to jest tak jak z żartowaniem z nazwiska. To nie na miejscu. No nie na miejscu, no ale Audi. No Audi. 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 No, Audi. Chor. No chor. Auto Union. Tak, też. No, też, no. Dziękuję. Dziękuję.